Witam wszystkich. Dzisiaj mój kolejny film kulinarny w cyklu Gotuj z Łowiczakiem. Makaron z sosem z zielonymi warzywami. 9 różnych warzyw. Winiary pomysł na. Tym razem nie z ryżem, a z makaronem. No to najpierw gotujemy sobie makaron. Może. Wodę z makaron. Tam używam makaronu rosołowego do takich potraw. Czyli lubella, nitki cięte. A w międzyczasie przygotujemy sobie fileta. Jego fileta zamrożę. Potrzebny. Dobra, i teraz co? Pokroić drobną kostkę. Fileta pokroimy w drobną kostkę. Nie drobna kostka. Porządnie posiekany. Dobra, nie się uwały, szkoda noża. Jak to się mówi, za chwilę sięgam po nóż i odkręcam gaz. I ugotuję coś smacznego. Dobra, filet pokrojony. I teraz bierzemy patelnię. Właśnie coś miałem kupić, już teraz przypomniałem, co trzeba kupić. Wiem, że czegoś mi brakuje, ale zapomniałem czego. Ulej. Koniecznie w głowie. Samo się robi jak ten kurczak w sosie śmietanowo-ziołowym lub kurczak z pieczarkami. Tylko tutaj z makaronem to jest. Jakieś wody, żeby była, żeby później było 250. Połowa garnuszka i 50 ml śmietanki. Śmietana do zupy, piątnica. Widać to czy nie widać? Nie widać za bardzo. 150 ml mniej więcej ma być. Dobra, wystarczy. Wyczekujemy to. Dobrze, jak się nagrywa. Zielono mi. Woda się zagotowała, tutaj można makaron dodać.
Złoty kolor w grzanym oleju podsmażamy na złoty kolor. Przekładamy. Jak mówię, sięgnąłem po nóż, odkręciłem gaz. Mamy to zmieszane, tutaj będzie trzeba troszeczkę pomieszać. Zasmażyć na złoty kolor. Dobra. Jeszcze trochę to się posmaży. Makaron jest praktycznie gotowy. Muszę to zakręcić. Zawsze jedno ucho tego garka jest gorętsze od drugiego. Wyratuję, przełożyć. Zalewamy tym. Zalewamy tu mieszanką. Sosem. Pogotować, aż to się zagęści. Nie. W tej chwili, w tym momencie zalałem, nie było tego widać. Zalałem tą potrawę sosem. Nie było tego widać, bo aparat był skierowany na talerz z makaronem. W tej chwili zalałem tą mieszanką kurczaka. Teraz musi się to zagęścić, ładnie przygotować, też będzie gęste. Troszkę mi nie wyszło. Nie pokazałem tego momentu, jak zalewałem, ale mniejsza z tym. Dobra, i teraz czekamy, aż to się ładnie zagotuje. Może jeszcze sobie przykryję, żeby tutaj jeszcze ten makaron kurczak rozmiękł trochę. Się coś pogotowało. Teraz bardziej się sos zagęszcza. Coś już się gotuje. Można jeszcze to przykryć, jeszcze bardziej do miękkości pogotuje. Thank you.
Coraz bardziej miękkie się to robi. Mięso, ale i coraz więcej wody odparowuje, bo chcę też chciałem trochę podusić teraz do miękkości to mięso, ale teraz muszę się trochę zagęścić, żeby oblać to tym sosem. Ten makaron. Tak, faktycznie sos się zagęścił. Można już go wylać na makaron, bo gdyby tak dłużej pogotowo, to by się przypaliło. I tu wyrzucamy go na makaron. I potrawę będziemy mieć gotową. Tak więc dziękuję za uwagę i życzę wszystkim smacznego.